Noc. Mąż śpi z żoną w łóżku, gdy nagle budzi ich głośne łup, łup, łup w drzwi. Przewraca się na bok i patrzy na zegarek, trzecia w nocy. Kurde, nie będę się o tej porze z wyraz myśli przewraca się z powrotem. Słychać głośniejsze łup, łup, łup. Idź otwórz, zobacz kto to, mówi żona. No więc zwleka się półprzytomny i schodzi na dół. Mieszkają w domku. Otwiera drzwi, a na progu stoi facet, od którego jedzie alkoholem. Dobry wieszor, bełkocze. Czy mochby pan mnie popchnąć? Nie, spadaj, facet, jest trzecia w nocy. Wywlokłeś mnie pan z łóżka. Warczy masz i zatrzaskuje drzwi. Wraca do żony i mówi, co zaszło. No co ty, jak mogłeś? Mówi żona. A pamiętasz, jak nam się wtedy zepsuł samochód, kiedy jechaliśmy odebrać dzieci z kolonii i sam musiałeś pukać do kogoś, żeby nam pomógł. Co by się wtedy stało, gdyby też ci powiedział, żebyś spadał? Ale, kochanie, on był pijany. Nieważne, potrzebuje pomocy. No więc mąż jeszcze raz zwleka się z łóżka, ubiera się i schodzi na dół. Otwiera drzwi, ale z powodu ciemności nic nie widzi, więc woła: Hej, czy nadal trzeba pana popchnąć? Z ciemności dochodzi głos: Ta! Ale ponieważ nadal nie potrafi zlokalizować faceta, krzyczy: Gdzie pan jest? W ogrodzie na huśtawce!